Bardzo dziękuję. Wielce Szanowna Ekscelencjo Pani Prezydent, Szanowni Ekscelencje Panowie Prezydenci. Przede wszystkim chcę bardzo podziękować za zaproszenie wszystkim Państwu, za możliwość spotkania się tutaj w Tiranie i rozmawiania, dyskutowania w ramach właśnie tego formatu politycznego, jakim jest proces Brdo-Brjuni, na temat stabilności w tej części Europy, w Europie południowo-wschodniej, ale także o tym, co dla tej części Europy bardzo ważne, o jej drodze ku przynależności do Unii Europejskiej i mam nadzieję także i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Proszę Państwa, powiem szczerze, długo się przygotowywałem do tego dzisiejszego spotkania. Poprzedziła je wizyta ministrów spraw zagranicznych państw procesu berlińskiego w Warszawie, ich spotkanie, dyskusja z nimi w Pałacu Prezydenckim w czasie kolacji, na którą zaprosiłem wszystkich przybyłych do nas gości. Dyskusja na temat sytuacji młodych ludzi tutaj w tej części Europy. Ale poprzedziła to dzisiejsze spotkanie także moja wizyta przed miesiącem w Sarajewie, w Bośni i Hercegowinie, gdzie spotkałem się przed świętami Wielkiej Nocy z naszymi polskimi żołnierzami, którzy w ramach kontyngentu stacjonują zarówno w Bośni i Hercegowinie, jak i w Kosowie, bo żołnierze z obu naszych kontyngentów na to spotkanie przybyli. Rozmowa z nimi, dyskusja na temat sytuacji i w Bośni i Hercegowinie, i w Kosowie, na temat realiów, ich służby, tego czym się zajmują, w czym pomagają, jaką rolę wypełniają i jak wypełnianie tej roli wygląda. I dzisiaj z wielkim zainteresowaniem przysłuchiwałem się toczącej się dyskusji na temat sytuacji, jak ją postrzegają z kolei ci, którzy odpowiadają za sprawy tej części Europy, czyli przywódcy istniejących tutaj państw. I dlatego jeszcze raz bardzo chcę podziękować za zaproszenie i bardzo chcę podziękować i wyrazić mój wielki szacunek dla pani prezydent Chorwacji Kolindy Grabar-Kitarović i dla pana prezydenta Słowenii Boruta Pahora, że jako sąsiedzi Bałkanów Zachodnich, którzy po części podzielili historię ostatnich dziesięcioleci z pozostałymi narodami tej części Europy, dziś jako członkowie Unii Europejskiej patronują temu dialogowi, mobilizują do tego dialogu i wspierają te dyskusje, które toczą się pomiędzy przywódcami państw tej części Europy. Jestem przekonany, że właśnie te dyskusje toczone w coraz spokojniejszej z roku na rok atmosferze, co przed chwilą mocno podkreślała pani prezydent Kolinda Grabar-Kitarović, że one także są bardzo ważnym elementem procesu stabilizacji, ponieważ prowadzą do wypracowania rozwiązań, które, wierzę w to głęboko, będą w przyszłości skutkowały zanikiem pozostających jeszcze cały czas tutaj różnic. Nie chcę używać słowa waśni, ale historia tych ziem jest bardzo trudna i historia mieszkających tutaj narodów, ich wzajemnych relacji też jest bardzo trudna. Jest to dla mnie coś innego niż to, z czym stykam się na co dzień w Polsce, dlatego że w moim kraju i w jego bezpośrednim sąsiedztwie takie zjawiska miały miejsce ostatni raz
w zasadzie w czasie II wojny światowej, zaraz po niej. I dzisiaj czasem gdzieś pobrzmiewają jeszcze echa tamtych wydarzeń i gdzieś jeszcze w sercach tli się żal, ale to są już kolejne pokolenia i można na ten temat rozmawiać z całą pewnością dużo spokojniej, a przede wszystkim nie jest to dzisiaj problem. To są takie kwestie, które na drodze do Unii Europejskiej muszą zostać wyjaśnione i muszą zostać rozstrzygnięte. Rozstrzygnięte właśnie w drodze dialogu pomiędzy przywódcami, dialogu pomiędzy narodami, ale przede wszystkim w procesie budowania pomyślności i podnoszenia poziomu i jakości życia tutaj na Bałkanach Zachodnich. To jest dzisiaj w moim przekonaniu wielkie zadanie Brukseli i wszystkich państw Unii Europejskiej, żeby ten proces dobrze zrozumieć i dobrze ten proces wspierać. Duża rola w tym państwa prezydentów, żeby tą swoją wiedzę i doświadczenie w tym zakresie także w Brukseli, w instytucjach europejskich przekazywać, po to, żeby można było także i wypracować europejskie instrumenty wspierania tutaj dialogu, ale przede wszystkim wspierania rozwoju krajów Bałkanów Zachodnich, ponieważ doskonale wszyscy wiemy, że wysoki poziom życia uspokaja społeczeństwa i z całą pewnością podnoszenie jakości życia musi być celem Unii Europejskiej, jeżeli Unia Europejska chce się rozwijać, a ja głęboko wierzę w to, że chce. Bo przecież naszym celem jako Unii Europejskiej jest to, żeby jako wspólna gospodarka być tą wielką gospodarką światową, która będzie mogła konkurować śmiało dzisiaj z największymi. Bo przecież naszym celem jest to, żeby w Europie był pokój i żeby wszystkie państwa i narody współżyły ze sobą dla budowania wspólnej pomyślności. Przecież to jest właśnie największe dążenie i to był cel, który przyświecał ojcom założycielom Unii Europejskiej. Chcemy taką Unię Europejską budować i ja jestem głęboko przekonany co do słów, które wypowiedziałem, było to w jakimś sensie powtórzenie w odniesieniu do tych ziem słów, które wypowiedział kiedyś w odniesieniu do Polski i Polaków nasz Ojciec Święty Jan Paweł II. Powiedział, że Polska potrzebuje Europy, a Europa potrzebuje Polski. Tutaj jest tak samo. To jest integralna część Europy, niezwykle ważna dla niej, dla jej historii, dla jej rozwoju, dla jej przyszłości, dla bardzo różnych rodzajów europejskiej gospodarki. Europa potrzebuje Europy Południowo-Wschodniej i Europa Południowo-Wschodnia potrzebuje Europy. Jestem przekonany, że przy mądrym wsparciu te kraje staną się częścią Unii Europejskiej w przyszłości. I Unia Europejska musi utrzymać dla nich drzwi do członkostwa w Unii Europejskiej zawsze otwarte, szukając takich programów, takich instrumentów i takich rozwiązań, które będą je wspierały, a przede wszystkim wspierały mieszkające tutaj narody, żeby mogły żyć w jak najlepszych warunkach i żeby mogły żyć w pokoju. I to jest, myślę, taki najważniejszy mój wniosek z tej dzisiejszej dyskusji, debaty, którą miałem możliwość wysłuchać, w której miałem możliwość uczestniczyć, za co jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Państwu prezydentom dziękuję. To był wielki zaszczyt, to była bardzo ciekawa lekcja i to była wielka przyjemność spotkać się z Państwem. Dziękuję.